W cyklu moich pogadanek na temat ogólny religia dla każdego było już o poście, było o modlitwie, więc pomyślałem sobie, dlaczego nie zastanowić się chwilę na temat religii, na temat muzyki. Bo muzyka w pierwszym odruchu może nie kojarzyć się z religią, tak jak post i modlitwa. A jednak przy bliższym spojrzeniu, refleksji okazuje się, że może jeszcze bardziej niż post, a może w równym stopniu jak i modlitwa, właśnie muzyka towarzyszy przeżyciom religijnym właściwie od zarania we wszystkich najbardziej prostych formach religii u początku ludzkości, jakie znamy. Pojawiało się malarstwo w jaskiniach, ale pojawiał się również i śpiew, zawodzenie, płacz. To wszystko może być traktowane jako formy modlitewne, ale w równym stopniu może być traktowane jako właśnie modlitwa, jako coś, co stanowi pełniejszą, bardziej wyrafinowaną formę zwracania się do bóstwa. Znane jest powiedzenie świętego Augustyna, który mówił, że kto śpiewa, ten się dwa razy modli. Ale jak już Państwo wiecie, dla mnie te bezpośrednie odniesienia religijne nie są takie ważne. Tak jak w przypadku postu widziałem w tym przede wszystkim praktykę ogólnoludzką, praktykę dyscyplinowania własnego ciała, własnej wyobraźni, po prostu porządkowania życia. Tak samo w modlitwie dostrzegałem nie tyle wyraz jakiegoś nakazu religijnego czy odpowiedzi na przykazania kościelne, ile raczej znowu taki mentalny, umysłowy wysiłek koncentracji na tym, co w naszym życiu jest najważniejsze. Muzyka to jest oczywiście temat rozległy i mogłoby się wydawać przede wszystkim dla muzykologów czy dla historyków muzyki, ale w naszym cyklu Religia dla każdego chciałbym trochę opowiedzieć w takiej luźnej formie o tym, czym ta muzyka jest dla mnie. Co się oczywiście zmieniało w okresach mojego życia, już dość długiego. Chciałbym opowiedzieć o dwóch właściwie formach muzycznych, które są mi szczególnie bliskie. Pierwsza to jest muzyka klasyczna, której przysłuchuję się właściwie od dzieciństwa. Zawsze z ogromnym zainteresowaniem wsłuchiwałem się w taką właśnie muzykę uporządkowaną, którą traktowałem trochę jak porządkującą również mój świat wyobraźni. Nie chcę tutaj uprzywilejowywać jakichś konkretnych nazwisk, ale niewątpliwie, i to ma związek z moim długim pobytem w klasztorze, najbliższa jest mi muzyka barokowa, w której mój zakon, któremu wiele zawdzięczam, jeśli chodzi o edukację religijną, duchową, wpisał się w historię muzyki w sposób wyjątkowy. Tu dla miłośników filmu chciałbym przypomnieć znany film Misja, gdzie właśnie te wspaniałe sekwencje muzyczne były w sposób cudowny zharmonizowane z pięknem przyrody Ameryki Łacińskiej, ale również właśnie z życiem tych wspólnot guarańskich, tej Republiki Guarańskiej, nazwaną nie bez racji pierwszym komunistycznym i udanym eksperymentem, chociaż brutalnie zakończonym. Niemniej jednak nie bez kozery wspominam o tym eksperymencie, bo właśnie ta muzyka, którą zaszczepili jezuici u ludów guarańskich, czy w ogóle ludów zastanych tam, ona do dzisiaj jest odkrywana. Jest taki werbista polski, który
Do dzisiaj te zachowane rękopisy, skrzętnie pielęgnowane przez tamtejsze wspólnoty, odkrywa, publikuje i nawet otrzymał szereg nagród władz bodajże Ekwadoru. Więc to wszystko jest bardzo ciekawe i dla mnie ta muzyka barokowa zawsze będzie się kojarzyć właśnie z tym cudownym eksperymentem, kiedy chrześcijaństwo zachodnie nie miało tego oblicza właśnie kolonizacyjnego, ale tego dialogu z miejscową kulturą. I ten barok i w architekturze, i w muzyce w Ameryce Łacińskiej jest czymś zupełnie wyjątkowym. Drugim obszarem muzycznym, któremu bardzo wiele zawdzięczam, również od właściwie dzieciństwa, ale w ostatnich 10 dziesięcioleciach szczególnie żywo odbieram tę muzykę, to jest jazz. Jazz, który nie jest tylko wspaniałą muzyką, popisem wirtuozerii poszczególnych muzyków, ale jest przede wszystkim dla mnie przykładem wzajemnego otwierania się muzyków na jeden na drugiego. Często są to zespoły międzynarodowe. Myślę tutaj o zmarłym niestety Jarku Śmietanie, myślę o oczywiście wspaniałym trębaczu Stańce, czy pianiście Leszku Mądrzeże. Więc te wszystkie nazwiska ewokują we mnie jedne z najgłębszych przeżyć, ale przede wszystkim jest to właśnie sposób bycia. Muzycy jazzowi, sama muzyka jazzowa jest właśnie tym światem takiego pełnego szacunku wobec partnera, przenikania się różnych wrażliwości. I tym jest dla mnie muzyka, która uczy właśnie tej uważności w słuchaniu drugiego, który gra, i włączania się wtedy, kiedy ten drugi mi na to pozwala. Więc można tutaj oczywiście rozszerzać to doświadczenie jazzu na filozofię dialogu, która w dużym stopniu odkryła właśnie wartość słuchania, nie tylko mówienia czy pisania monologicznego, jak to w tradycji wielowiekowej, w zachodniej tradycji było, ale właśnie szacunku dla odmienności. To dostrzegam zresztą również w śpiewie gregoriańskim, w polifonii, która również zyskuje jakby pełność brzmienia właśnie wtedy, kiedy ustępuje miejsca innemu. To nie oznacza, że jestem takim tradycjonalistą, który tylko tkwi w przeszłości. Z ogromnym zainteresowaniem również słucham muzyki współczesnej, której za bardzo nie rozumiem, ale wydaje mi się, że w niej, w tej często kakofonii, tej takiej różnorodności dźwięków, dla których nie bardzo znajduje jakiś jeden przewodni motyw, można odnaleźć również ten chaos, jaki panuje we współczesnej kulturze. I czasem może warto się też wsłuchać w taką muzykę, którą nie do końca rozumiem, ale która jest ekspresją właśnie artystyczną ludzi wrażliwych, którzy z wyjątkową przenikliwością odczytują najgłębszy nurt w ludzkiej kulturze, cywilizacji. Tak więc po co muzyka? Muzyka jest po to, żeby łączyć epoki, żeby łączyć ludzi, żeby ich uświadamiać, jak bardzo połączeni jesteśmy ze sobą, jak jesteśmy częścią wielkiej sfery dźwięków kosmosu. Hildegarda Spingen, taka mistyczka średniowieczna, była właśnie tą, która tworzyła muzykę właśnie w tym takim wczuciu melodii kosmosu. I bardzo bym chciał, żeby Państwo, tak jak i ja, odkryli muzykę jako część właściwie nieodłączną. Więc pytanie, po co muzyka, jest oczywiście retoryczna. Bez muzyki nie ma tego smaku, jaki ona nadaje życiu.